Obliczymy sobie teraz całkę z funkcji 1 podzielone przez 36 dodać x kwadrat. Jak ktoś pamięta, czemu jest równa pochodna funkcji arkus tangens? Ja to teraz tutaj przypomnę. Funkcji arkus tangens od jakiejś zmiennej, żeby się nie myliło z x, weźmy sobie na przykład u. To pochodna tego, jeżeli ktoś wie, no to to jest 1 przez 1 plus u kwadrat. No i warto jest znać ten wzór. Jest film, w którym ja wyprowadzam ten wzór. I są filmy, gdzie wyprowadzam pochodne innych funkcji cyklometrycznych, czyli odwrotnych do funkcji trygonometrycznych, arkusa sinusa, arkusa kosinusa i tak dalej. Jeżeli to wiemy, no to bardzo łatwo jest tę całkę obliczyć, bo nam się tutaj to skojarzy od razu, bo widzimy, że to wyrażenie tutaj po prawej stronie jest bardzo podobne do tego, co mamy tutaj pod całką. Co prawda tutaj jest 36, a nie 1, ale to jest taki szczegół, który łatwo tutaj zmienić. Mianowicie tutaj, żeby mieć jedynkę w tym miejscu, to co trzeba zrobić? Trzeba 36 wyciągnąć przed nawias. I co nam zostanie w nawiasie? Zostanie nam oczywiście 1. Dodać x kwadrat podzielone przez 36. Całka jest pod dx. To czemu to będzie dalej równe? Całka. No mogę tutaj 1,36 wyciągnąć przed całkę, a pod całką będę miał 1 podzielone przez 1 plus, a to zapiszę w postaci x podzielone przez 6 do kwadratu. No bo 6 do kwadratu to jest 36, czyli mogę to tak zapisać. No i teraz, aż się prosi, żeby to, co tutaj mamy, czyli x przez 6, podstawić jako nową zmienną u, po to, żeby mieć pod całką takie wyrażenie, które tutaj jest, czyli podstawię, że u to jest x przez 6. No, a to jest równoważne temu, że x to jest 6 razy u, jak pomnożę obie strony przez 6, czyli dx to jest 6 razy du. Bardzo łatwa zamiana zmiennych. Tylko tutaj pomnożyliśmy zmienną przez stałą. To jest nasza nowa zmienna, czyli po takiej zamianie zmiennych, to moja całka to będzie 36 razy całka z 1, podzielone przez 1, dodać właśnie u kwadrat, no bo x przez 6 to jest u, a dx, czemu jest równe dx? No dx jest równe 6 razy du, czyli tutaj muszę napisać jeszcze 6 razy du. No i teraz 6 i 36 się skróci, czyli będzie 1 szósta Razy całka z 1 plus 1 przez 1 plus u kwadrat du. No i teraz korzystam z tego wzoru tutaj. Skoro wiemy, że pochodna arkus tangensa to jest 1 przez 1 plus u kwadrat, to znaczy, że funkcja pierwotna do 1 przez 1 plus u kwadrat to jest arkus tangens. Czyli ta moja całka to będzie 1 szósta razy arkus tangens od u dodać dowolna stała c. Teraz jeszcze tutaj trzeba przypomnieć sobie, co to było u. U to było x przez 6, czyli ta moja całka to będzie 1 szósta razy arkus tangens od x przez 6 dodać dowolna stała c. No i obliczyłem, to jest wynik. Widać, że jak znamy wzór na pochodną arkus tangensa i zrobimy z niego pożytek, to bardzo łatwo jest tę całkę obliczyć. A teraz pokażę, że można tę całkę również inaczej obliczyć, no bo może na przykład ktoś nie pamięta tego wzoru albo akurat mu się nie skojarzyło. To pokażę, że można tę całkę policzyć też trochę inaczej. To też jest pouczające, że można inne podstawienie tutaj wykonać. Czyli mam całkę z 1 przez 36 plus x kwadrat dx. Z powrotem od początku zaczynam. Zacznę tutaj od przekształcenia tego znowu do takiej postaci, że tutaj 36 wyciągnę przed nawias. No i pamiętamy, że tutaj będzie 1. Dodać x przez 6 do kwadratu zostanie nam dx. No, tutaj mogę 1,36 wyciągnąć w ogóle przed całkę i będę miał całkę z 1 przez 1 plus x przez 6 do kwadratu dx. No i wiemy, że to jest arkus tangens, ale gdybyśmy tego nie wiedzieli, no to moglibyśmy to jakoś kombinować. Na przykład zastanawiać się, jaką tożsamość trygonometryczną można by to było wykorzystać. No i to jest taka tożsamość, może niektórzy ją znają. 1 plus tangens kwadrat teta, że to się równa. No może wyprowadźmy, czemu to się równa. Czyli tak, 1 dodać. Tangens kwadrat to jest sinus przez cosinus do kwadratu. Czyli to będzie sinus kwadrat przez cosinus kwadrat. Bo tangens to jest sinus przez cosinus, czyli tangens kwadrat to będzie sinus kwadrat przez cosinus kwadrat. Teraz sprowadzę to do wspólnego mianownika, czyli jedynkę muszę zapisać jako cosinus kwadrat podzielony przez cosinus kwadrat teta. Dodać sinus kwadrat teta przez cosinus kwadrat teta. Mam wspólny mianownik, że to jest cosinus kwadrat teta. A w liczniku mam cosinus kwadrat teta dodać sinus kwadrat teta. Czyli to jest 1 przez cosinus kwadrat teta. Dlatego, że tutaj w liczniku mam sumę cosinus kwadrat plus sinus kwadrat, a z jedynki trygonometrycznej wiemy, że to jest 1. Czyli. Wyprowadziłem taką tożsamość, że 1 plus tangens kwadrat to jest 1 przez kosinus kwadrat. 1 przez kosinus kwadrat teta. No i teraz może nam się skojarzy właśnie ten mianownik tutaj z taką tożsamością. Że 1 plus x przez 6 do kwadratu to jest podobne do 1 plus tangens kwadrat. Czyli spróbujmy podstawić w takim razie. x przez 6, że to będzie równe tangens teta. I zobaczmy. Co z tego wyjdzie? Wtedy 1 plus tangens kwadrat, no to będziemy przez kosinus kwadrat, czyli będziemy mieli kosinus kwadrat w liczniku. No zobaczmy, może to się coś uprości. No to musimy obliczyć jeszcze, czemu będzie równe dx. No a x to jest 6 razy tangens theta. To czemu będzie równe dx? No żeby obliczyć dx, to muszę obliczyć pochodną tangensa. Jak ktoś nie wie, czemu jest równa pochodna tangensa, no to ja teraz ją szybko wyprowadzę. Jak ktoś wie to dobrze, jak nie, to ja teraz szybko wyprowadzę. Pochodna funkcji tangens theta. To jest pochodna. Tangens to jest sinus przez cosinus. Sinus teta podzielony przez cosinus theta. Czyli mam tutaj pochodną ilorazu, więc korzystam ze wzoru na pochodną ilorazu. Czyli mam pochodną licznika, to jest, pochodna sinusa to jest cosinus theta, razy mianownik, czyli cosinus theta. Odjąć. Licznik, czyli sinus teta, razy pochodna mianownika, czyli minus sinus teta, bo pochodna cosinusa to jest minus sinus, podzielone przez kwadrat mianownika, czyli przez cosinus kwadrat teta. No i w liczniku co mam? W liczniku mam cosinus kwadrat teta dodać sinus kwadrat teta, dlatego, dlatego że tam były dwa minusy. No i to wygląda bardzo podobnie do tej tożsamości, którą tutaj mam. O, dokładnie to samo, co tutaj jest. Więc mogę napisać, że to jest równe albo 1 przez cosinus kwadrat teta, albo że to jest równe 1 plus tangens kwadrat teta. To są dwie różne formy przedstawienia pochodnej tangensa. Czyli ta moja pochodna tangensa, może skorzystam z tej drugiej, to będzie 1 plus tangens kwadrat teta d theta. No i teraz mogę zamienić zmienny w mojej całce. Może tutaj sobie zrobimy miejsce, żeby dalej obliczać tę całkę, czyli będę miał 1,36 razy całka z 1 podzielone przez 1 plus tangens kwadrat teta, dlatego że x przez 6 to jest tangens, no więc x przez 6 do kwadratu to będzie tangens kwadrat, a zamiast dx -a muszę wpisać to. Czyli ja to wpiszę tutaj w liczniku teraz, że to będzie 6 razy 1 plus tangens kwadrat teta teta. No i widzimy, że to się tutaj po prostu skraca. I zostaje nam całka. Tutaj mamy 6 przez 36, to będzie 1 szósta, razy całka po prostu z dteta. A całka z d theta to jest po prostu teta, czyli to jest jedna szósta teta plus dowolna stała C. No a teta czemu jest równa teta. Możemy z tego równania teta wyznaczyć, no bo skoro x przez 6 to się równa tangens teta, to to oznacza, że teta jest równe arkus tangens od x przez 6, czyli ostatecznie nasza całka jest równa 1 szósta razy. Arkus tangens od x przez 6 dodać dowolna stała c. Oczywiście dostaliśmy dokładnie ten sam wynik, który był poprzednio, ale troszeczkę innym sposobem. Te sposoby niewiele się różnią, no ale może czasami warto zobaczyć, że można podobną rzecz zrobić na dwa troszkę różne sposoby.